Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, inflanski, smoleński, siewierski, czerniechowski, wraz ze stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski, reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc skorzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. I tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Póki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymskokatolicka ze wszystkimi jej prawami. Że zaś sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych. Przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek wyznania rządową winniśmy, przeto wszystkim ludziom,
składamy. Konstytucji majowej została religia katolicka. Nic dziwnego, wszak wieloletnia tradycja, zwyczaje i wpływy stanu duchownego nie mogły sprawić inaczej. Jakież to jednak było mądre, by dać szacunek i wolność i prawo spokojnego bycia innym wyznaniom i innym obrządkom. I jak to pięknie sformułowano, że stoi za tą decyzją miłość bliźniego. Oto powstawało państwo silne swą wiarą, ale jeszcze mocniejsze dzięki tolerancji.